Dobra, to teraz wam opowiem historię, czemu Natsu, kie, kie, że jakby z Natsu mam słabe teraz relacje. Znaczy teraz to już wiadomo, ale dlaczego? Jak były urodziny Wojtka Goli, to ja sobie stoję z Krzysztofem yy, Rozparą i sobie o czymś tam gadamy. Nagle idzie Natsu, patrzy na mnie, podchodzi do mnie i co się kurwa śmiejesz, debilu? Tak ci kurwa wesoło? I zaczęła mnie wyzywać. Ja takie oczy, Krzysiu rozpara takie oczy. Ona drze się, drze się i poszła, nie? Ja patrzę na Krzysia, on na mnie. Mówię, co się stało? Co ja zrobiłem złego, nie? I wiecie co? Okazało się, że Marcin z nią zerwał na tej imprezie. Nie będę mówił dlaczego, bo to tam jakieś ich sprawy, ale zerwali. I ona myślała, że jak ja na nią spojrzałem... To, że ja patrzę, żeby się z niej śmiać. Że ha, 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 nie masz chłopaka. A ja kurwa nawet o tym nie wiedziałem wtedy, że oni zerwali. Bo skąd miałem wiedzieć, że właśnie co zerwali? Skąd kurwa miałem to wiedzieć? I później poszedłem yy, z nią to, to wyjaśnić. Mówię, ej, co ty w ogóle odwalasz, nie? Opierdalasz mnie za nic? I wte Andziaks wtedy z nią była, pocieszała ją i powiedziała, że nie masz serca, Sylwester. I machnąłem ręką i poszedłem, nie? Ale od tej pory jakoś tak dziwnie patrzę na tą dziewczynę.